Wolfskin Stories Event to spotkanie niezwykłych osobowości, wilczych osobowości. To spotkanie, na którym prelegenci z bardzo różnych dziedzin i podróżnicy i zajmujący się rozwojem osobistym dzielą się swoimi historiami, dzielą się inspiracjami, dzielą się tym, jak żyć bardziej prawdziwie, to znaczy jak realizować swoje marzenia, jak odkrywać taki swój prawdziwy, wewnętrzny cel i do niego dążyć. Ja dzisiaj opowiadam o spełnieniu marzeń, moich marzeń z dzieciństwa, kiedy chciałam być jak Indiana Jones. Chciałam podróżować, ale odkrywać też tajemnice przeszłości. No i tak się stało, że to swoje marzenie dziecięce zrealizowałam, bo zostałam archeologiem i wyjeżdżam na misje badawcze do Sudanu. I wynikami tych misji dzisiaj dzielę się z publicznością naszego wydarzenia. Często też sama uczestniczę na takich spotkaniach, niekoniecznie występując. I wiem o tym, że to działa. Bo nawet jeśli ktoś tu przyjdzie, z jakimś takim zalążkiem czegoś, jakiegoś pomysłu, to słuchając tych historii nabiera po prostu siły i odwagi do tego przede wszystkim, żeby iść w tym kierunku. Trzeba zacząć chodzić na takie wydarzenia jak to tutaj, gdzie można zobaczyć innych ludzi, posłuchać tych, którzy już spełnili te marzenia i się zainspirować, a potem jak już mamy tą inspirację, trzeba po prostu zrobić ten pierwszy krok. Trzeba wyruszyć w jakąś pierwszą podróż i to wcale nie musi być podróż gdzieś na Mount Everest czy dookoła świata. My chcemy pokazać, że podróże, nawet te dzikie, wydawałoby się, że w miejsca niedostępne, nie są tak naprawdę trudne i żeby podjąć decyzję o takiej podróży, to trzeba podjąć ten pierwszy krok i po prostu wyruszyć. I jest to dostępne dla każdego. Odkryłam, że oprócz projektu w Kolumbii objadę Amerykę Południową, także wydaje mi się, że udział tutaj jest niesamowitą opcją na to, żeby poznać nowych, ciekawych ludzi i dowiedzieć się dużo więcej o całym świecie, no i o wilkach. Ja mówię o Puszczy Białowieskiej, o tym, jak fenomenalny jest to las, jak bardzo jest bogaty, jak bardzo przypomina rafę koralową, no i oczywiście o wilkach, które tam żyją. Wilczy zew to jest ta pierwotna energia, dzikość i siła, którą każdy z nas w sobie ma. Czasem tylko potrzebujemy odrobiny inspiracji, żebyśmy mogli go z siebie wydobyć. Warto sobie wyobrażać, jak mamy jakiś cel, jakieś marzenie, jak to będzie, jak to zrobimy, jak to wpłynie na nas, jak to wpłynie na nasze otoczenie, jak to wpłynie na mnie w przyszłości i dawać do przodu.